to wyjątkowy bank. Bank, który odcisnął się w herbie miejscowości, w której ma siedzibę. W herbie, w gruncie rzeczy, zwykłej wsi. Wsi Zakrzewo, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim. Rodło, Matka Boska Radosna, nawet nazwy ulic Domańskiego, Kłopockiej, Osmańczyka wciąż nawiązują w Zakrzewie do początków tego banku. Banku, który dziś świętuje stulecie Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie. Spółdzielczy Bank Ludowy był jedną z tych spółdzielni zarobkowych, które pomogły Polakom z zaboru pruskiego przeciwstawić się germanizacji. Te spółdzielnie, wśród nich banki ludowe, bardzo często były tworzone przez katolickich księży. Piotr Wawrzyniak, Augustyn Szamarzewski czy twórca SBL w Zakrzewie ksiądz dr Bolesław Domański to postacie nierozerwalnie związane z historią spółdzielczości i walką o polskość. Gdy Niemcy, wspierani przez rząd, stworzyli komisję kolonizacyjną, aby wykupywała ziemię z rąk Polaków, parcelowała ją i następnie osadzała na rozparcelowanych gruntach niemieckich osadników, Polacy tworzą w odpowiedzi swoje banki, między innymi bank parcelacyjny Landbank w Złotowie. Metoda jest podobna. Polacy wykupują ziemię z rąk niemieckich i osiedlają na niej Polaków. Rzemieślnicy współdziałają z kupcami, rolnikami, duchowieństwem. Kto ma pieniądze, lokuje je w banku na określony procent, by przyrastały, a kto rozbudowuje interes, na określony procent pożycza. W 1913 roku w zaborze pruskim działa już 221 polskich banków ludowych i kas oszczędnościowych. Rok później mają one aż 140 tysięcy udziałowców. Założycielem SBL w Zakrzewie był ksiądz Domański, doktor filozofii po niemieckiej akademii w Münster, wykładowca w diecezjalnym seminarium w Pelplinie. Do Zakrzewa trafił za karę, bo władze pruskie rozpoznały w nim wroga. Wszędzie, gdzie się pojawił, tworzył polskie organizacje. W Złotowie współtworzył Spółdzielczy Bank Ludowy, Spółdzielnię Rolnik i Złotowski Landbank, bank parcelacyjny, który 100 lat temu został przeniesiony do Zakrzewa, aby księdzu wygodniej było nim kierować. Działo się to w czasie zawieruchy I wojny światowej i pewnie wówczas niewielu byłoby takich, którzy postawiliby na to, że ten bank przetrwa cały wiek i znakomicie się rozwinie. Gdyby nie przeniesienie banku do Zakrzewa, mógłby on wówczas zostać zlikwidowany. Większość jego udziałowców i członków zarządu została bowiem powołana do wojska. Bank prowadzony przez księdza działał na plebanii. Był mały i tani. Bardzo oszczędny, bo na biurokrację wydawał najmniej ze wszystkich ponad 200 polskich banków działających w zaborze pruskim. Alfons Tomke, mieszkaniec Zakrzewa, od czasów przedwojennych znał osobiście twórcę banku w Zakrzewie. Działał w organizacjach przez niego założonych. Chodził do niego na religię. Jak wyglądał legendarny, niezłomny proboszcz z Zakrzewa? No, tam troszkę był, troszkę mocniejszy. To był. A głos jaki miał? Gruby czy cienki? Głos, normalny głos, ale dobrze mówił sześciutko po polsku. Bardzo. Prawda pierwsza, jesteśmy Polakami. Prawda druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia, Polak, Polakowi razem. Prawda czwarta, to dzień Polak narodowi służy.
Prawda piąta, Polska jest matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Pięć prawd Polaków w Niemczech to pięć zasad organizujących życie mniejszości polskiej w ówczesnych Niemczech, także w Zakrzewie. Sformułował je osobiście ksiądz Domański. To w pewnym sensie kwintesencja dziejów Zakrzewa. Mieszkańcy wsi od dziesiątek lat mocno trwają bowiem przy polskości i katolickiej wierze swoich ojców. Braterstwo, współpraca, organizacja, najczęściej w oparciu o katolickie parafie, sprawiają, że w III Rzeszy, mimo nieprzychylnego klimatu, tworzą się polskie szkoły, rozwijają polskie spółdzielnie. Czekano na budowę, na wydanie decyzji na budowę Domu Polskiego. W 1934 roku ksiądz Domański odkupuje ziemię od państwa Klimek i również dom mieszkalny i na miejscu tego domu powstaje Dom Polski. Druga część jakby tego budynku, czyli to lewe skrzydło, tam gdzie mieścił się bank na dole, Polski Bank Ludowy i u góry mieściły się mieszkania. I drugi mieszkania budynek dla pracowników, tak, dla pracowników banku. Dom Polski od 1935 roku staje się siedzibą Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie. I to z pewną przerwą aż na ponad 40 lat. Mieści się w nim także polska szkoła, przedszkole, siedziba chóru, organizacji sportowych, mieszkania dla pracowników banku i polskich nauczycieli. To także miejsce, w którym ksiądz Domański jako prezes Związku Polaków w Niemczech podejmuje razem z gronem swoich współpracowników ważne decyzje, na przykład o zorganizowaniu Wielkiego Kongresu Polaków w Berlinie w 1938 roku. Zakrzewo często odwiedzają Edmund Osmańczyk, wybitny polski dziennikarz w Niemczech, i Janina Kłopocka, twórczyni znaku Związku Polaków w Niemczech, słynnego Rodła. Znak symbolizuje bieg rzeki Wisły z zaznaczonym Krakowem. Rodło było wyrażonym graficznie polskim sprzeciwem wobec niemieckiej swastyki. Zakrzewo zyskało wówczas miano Małej Warszawy. W kwietniu 1939 roku zmarł twórca i wieloletni kierownik banku. Pogrzeb był ogromną manifestacją jedności Polaków. 21 kwietnia 1939 to tuż przed wojną. Tak. Dużo ludzi było na pogrzebie? Panie. Wszędzie tu było ludzi, pełne drogi, wszystko zastawione. Zaraz potem wybuchła wojna. Majątek polskich spółdzielni, w tym banku w Zakrzewie, został skonfiskowany przez hitlerowców. W Domu Polskim utworzono siedzibę niemieckiego Hitlerjugend dla dziewcząt. Wielu działaczy polskich zostało zamordowanych. Ale ci, co przeżyli, dożyli zarazem powrotu ziemi złotowskiej do Polski. Dawna złowroga granica za wsią Kujan przestała być granicą państwową. Pozostały po niej dziś tylko dawne domy niemieckich celników i pograniczników. Wsie zaludnione przez dawnych niemieckich kolonistów, na przykład sąsiadujące z Zakrzewem Drożyska Wielkie, najpierw opustoszały, a potem zasiedlone zostały przez Polaków. W Drożyskach o minionej epoce świadczą pozostałości ewangelickiego zboru. Bohaterów zmagań o polskość, także wielu tych, którzy byli udziałowcami przedwojennego banku, upamiętniają wciąż pielęgnowane nagrobki, pomniki, tablice na Domu Polskim. A księdza Domańskiego także piękny wystrój zakrzewskiego kościoła. Ten kościół Domański chciał przekształcić w centrum pielgrzymkowe dla Polaków. Stworzył kaplicę różańcową i propagował kult Matki Boskiej Radosnej. Jeszcze przed wojną postanowiono, że w Zakrzewie zostanie zbudowana dla niej kaplica. Stanęła jednak dopiero w 1989 roku. Ziarno
zasiane w Zakrzewie przez przedwojennych spółdzielców, przeniosło plon już kilkanaście lat po wojnie, mimo że przez tę ziemię przetoczyły się dwa niszczące walce – hitleryzmu i komunizmu. My też w Szulanskim z panem Bogowskim otworzyli bank i ten bank, jak się otworzył, w 61. Przed tym banku nie było tylko Pomorza. W 61. to bank był w tym samym miejscu, gdzie bank za księdza Domańskiego, w tym domu polskim. Alfons Tomke pracował w reaktywowanym banku do 1977 roku. Udzielał kredytów. Na emeryturę odszedł pod koniec lat 70. Wówczas spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie pobudował już sobie nową siedzibę. Tę, w której mieści się do dziś. Dwa lata po reaktywowaniu banku w 1963 roku odnotowano w Zakrzewie największe ożywienie budowlane od wojny. 10 lat później w budowie było 11 budynków mieszkalnych, 6 inwentarskich i jedna stodoła. Można domniemywać, że wiele z tych obiektów powstało dzięki współpracy rolników z lokalnym bankiem. Spółdzielczy bank kredytował zakup materiałów siewnych, maszyn, zwierząt inwentarskich. W 1979 roku uzyskał prawo sprzedaży rolnikom gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi oraz pośrednictwa w obrocie ziemią. W tym roku na plan 57 hektarów sprzedano na terenie gminy Zakrzewo 87 hektarów. Odnotowano pod datą 1979 w bankowej kronice. Rosła także liczba udziałowców. Przeważnie byli to rolnicy. Z 408 w 1961 roku do ponad 1100 10 lat później. Warto dodać, że dziś jest ich około 1300. Trudne lata transformacji, inflacji sprawiają, że wiele banków spółdzielczych upada. W latach 90. z bankowej mapy Polski znika aż ponad 100 takich banków. Zagrożone są depozyty ludności, brakuje pieniędzy na kredyty. Trzeba sprostać coraz wyższym wymaganiom stawianym przez nadzór bankowy. Jak spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie zdołał przetrwać ten czas? W latach 90., kiedy następowały zmiany ekonomiczno-finansowe, dokonaliśmy niezbędnych zmian w zarządzaniu banku. Dotychczasowy zarząd składający się z dwóch członków społecznych, rolnika i prezes AGS-u został zamieniony pracownikami, powstał trzyosobowy zarząd profesjonalny. Ponadto Rada Nadzorcza została personalnie zmieniona i rada ta istnieje od 1990 roku, 95. Kolejnymi zmianami funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Właśnie to są zmiany zarządzające, natomiast pracownicy pracują po 20, 30, 40 lat i znając teren dokonują operacji z kredytobiorcami. Rada jest z działalności zarządu bardzo zadowolona, wysoko ocenia działalność zarządu. Jeżeli jakiekolwiek tam sporne sprawy czy niedomówienia występują, no to Rada Nadzorcza trwa tak długo, aż do jakiegoś konsensusu dochodzimy. I z zasady jest to rozwiązanie zadowalające dla wszystkich i myślę z myślą dla dobra wszystkich członków Banku Spółdzielczego w Zakrzewie. Przełomowy moment w ostatnim ćwierćwieczu to rok 2000. Wówczas doszło do fuzji z mniejszym bankiem spółdzielczym w Człopie.
Całe przekształcenia, że tak powiem, ustrojowe po 1989 roku spowodowały to, że większość banków spółdzielczych nie wytrzymała presji ekonomicznej i po prostu banki padały nagminnie. W tamtym czasie przewodniczyłem Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Człopie i z ówczesnym zarządem podjęliśmy decyzję w celu powiększenia kapitałów własnych, żeby po prostu poszukać banku, który by przyłączył nas i pomógł nam zmodyfikować, powiedzmy, funkcjonowanie tego banku oraz pozyskać klienta, choćby z tego względu, że nie było dużego zapasu lokat, natomiast duże ssanie rynkowe było, jeżeli chodzi o kredytowanie. W związku z tym nadarzyła się okazja po długotrwałych rozmowach ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Zakrzewie, z ówczesnym zarządem i z Radą, podjęliśmy decyzję o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Człopie do Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie. A co to konkretnie dało klientom, to połączenie? Klientom przede wszystkim gwarancje lokat spokojnych i możliwość rozwijania się, powiedzmy, podejmowania działalności nawet na własne ryzyko, bo jeżeli ktoś nie miał kapitału, to mógł zacząć od kredytu bankowego, działalność na własny rachunek. Po prostu w takim środowisku jak Człopa, gdzie na tamte czasy dużym pracodawcą były Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwa Rolne, po 1989 roku sytuacja się zmieniła. Na skutek większego bezrobocia ludzie zaczęli szukać własnych rozwiązań i podejmowali własną działalność gospodarczą. Natomiast nie było kapitału własnego, trzeba było podpierać się kapitałem bankowym. Jednym z beneficjentów tego połączenia był pan Mieczysław Sałachub, były pracownik PGR-u, obecnie gospodarz. Odwiedzimy go za chwilę i zobaczymy, co osiągnął dzięki współpracy ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Zakrzewie z oddziałem w Człopie. Gdy zaczęły padać państwowe gospodarstwa rolne, Mieczysław Sałachub założył własną firmę i wydzierżawił gospodarstwo w Jeleniach, w środku wielkich lasów koło Tuczna. Nie miał jednak pieniędzy na wykup sprzętu rolniczego. Przez rok starał się o kredyt w Poznaniu. Po roku dostał odpowiedź – brak zdolności kredytowej. Ale wtedy właśnie bank z Zakrzewa otworzył oddział w Człopie. I tam Mieczysław Sałachub dostał upragniony kredyt. Czas, w którym uzyskiwało się dostępność do kredytu, to było, no, dla mnie to był szok. To, co się kiedyś załatwiało pół roku, rok, tu się załatwiało w tydzień, dwa. No to jest, a tutaj w prowadzeniu, jak to się mówi, biznesu, no to naprawdę to są nieraz sytuacje, że trzeba szybko podejmować decyzje, szybko załatwiać. To był początek współpracy. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie pomógł Mieczysławowi Sałachubowi skorzystać z pomocy unijnej i to w maksymalnej wysokości 600 tysięcy złotych. Korzysta z pomocy unijnej także Maciej Sałachub, syn Mieczysława, który także przy wsparciu banku otworzył nową firmę wykonującą usługi leśne. Wiktor Kas, prezes SBL w Zakrzewie, ma świadomość sukcesu i wie, czemu bank go zawdzięcza. Przy dobrych pracownikach i dobrym gronie pracowniczym udało nam się rozwinąć działalność banku z najmniejszego jakby w tym regionie do średniaka w skali kraju. Dziś ten średniak ma oddziały w sporych miastach, rozrzuconych na przestrzeni około 100 km. Poza Człopą także w Wałczu, Pile i w Złotowie. Najokazalszy jest oddział w Złotowie, oddany do użytku w 2011 roku. Przed wojną były tu niemieckie obiekty handlowe, a po wojnie fabryka rękawiczek. Ten oddział służy zarówno do obsługi klientów, mieszkańców Złotowa, jest to na parterze. Na piętrze funkcjonuje operacje związane z zarządzaniem banku, a na drugim piętrze są sale konferencyjne, które służą do szkoleń, do
spotkań, do posiedzeń rady, do funkcjonowania banku bez potrzeby korzystania z obiektów innych, zewnętrznych. W Złotowie pracuje aż 20 z 54 pracowników banku. W Człopie mniej, bo tylko 8, ale i tu tętni życie. Tu przekonaliśmy się, że stary, stuletni bank trafia skutecznie i do młodych klientów. Jesteśmy w Człopie, oddział Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie i tu spotykamy pana Krzysztofa Rutę, klienta tego banku, który... Pochodzę z Mielęcina i mam konto założone. Jestem bardzo zadowolony z banku, z obsługi. Również wygrałem 2 lata temu rower, które mam tu oszczędności odłożone. Jestem bardzo zadowolony. No właśnie, panie Krzysztofie, dowiedziałem się, że pan nie tylko oszczędza, ale w pewnym sensie też gra. Ma pan lokatę, która właśnie, co ta lokata daje? Nagrody. Nagrody, które można wygrać: samochód, rowery, laptopy i inne jeszcze rzeczy do domu lub potrzebne do życia, takie techniczne. I jak rozumiem, rowerek już pan ma. Tak, rower już mam, teraz czekam na samochód. Jaki samochód? Jaki samochód? O, tutaj jakiś teraz jest. Jetta teraz. W Pile najmłodszy i najmniejszy oddział, zatrudniający tylko 4 pracowników, sąsiaduje z ekspozyturą takiego potentata jak Deutsche Bank. Tak po 100 latach uśmiecha się tutaj wspólna europejska historia. W Wałczu pracuje 7 pracowników. Mają biura i salę operacyjną w samym centrum miasta. I bardzo dobre wyniki. Centrala w Zakrzewie, 4 oddziały oraz 2 dodatkowe punkty kasowe generują coraz większe obroty. Pomaga fakt, iż bank działa w prężnej spółdzielczej grupie bankowej zrzeszającej ponad 200 innych banków spółdzielczych pod marką SGB. Rośnie więc suma bilansowa. Jeszcze w 2000 roku wynosiła 16 milionów. Teraz ponad 200 milionów. Lecz bank to nie tylko pieniądze. To także ludzie, którzy pieniędzmi pożyczonymi w banku obracają. Co tworzą? Dlaczego współpracują akurat z SBL w Zakrzewie? Odpowiedzi zaczęliśmy szukać w mateczniku banku. W Zakrzewie znowu natrafiamy na nazwisko Tomkę. Kolejne pokolenie. W zagrodzie, którą ponad 100 lat temu zbudował jego dziadek, Stanisław Tomkę prowadzi zakład tapicerski i sukcesywnie przeistacza go w fabryczkę meblarską. Z bankiem w Zakrzewie współpracuję dlatego, że od mojego dziecka chodziłem do banku, w banku, w którym pracował ojciec. Pierw chodziło się tam po cukierki, bo zawsze ktoś tam poczęstował z pracowników, no i później to mnie tak pociągało. Zmieniło się to na to, że zaczęliśmy z bankiem współpracować, założyliśmy działalność gospodarczą, no i zawsze coś tam jest potrzeba od tego banku, nie? Równie dobrze, no, konto czy jakąś tam inwestycję trzeba rozpocząć, no to też przy pomocy banku zawsze są pomocną ręką, wyciągają do nas pomocną dłoń, nie? Także drugi syn Alfonsa Tomkę jest wierny spółdzielni bankowej, w której kiedyś pracował jego ojciec. Prowadzi cukiernię, ma sieć sklepów, a w nich wiele dyplomów i nagród za kreatywność w tworzeniu produktów cukierniczych. Też jest klientem banku. Ten bank pozostał jakby dalej naszym bankiem i ja zacząłem też z nimi współpracować, bo znałem tych ludzi, oni znali mnie, mieli do mnie zaufanie, ja do nich, więc dobrze z nimi mi się współpracowało. Roman Lange, współwłaściciel firmy Stolpol w Drożyskach Wielkich koło Zakrzewa, zajmuje się produkcją stolarki budowlanej. Dzięki radom i kredytom od bankowców z Zakrzewa zdobył 70% dofinansowania z funduszy unijnych na piec grzewczy sprzężony z systemem odpylania hal produkcyjnych. Koszt pieca
400 tysięcy złotych, ale za to w firmie nawet odpady się nie marnują, bo służą jako paliwo. Dwa kominy, których no, nie wydobywa się żaden dym, nic nie widać, nie, praktycznie. Rzeczywiście dymu nie widać. A piece chodzą. Nie? A piece chodzą. Złotów. Tu istnieje regionalna stacja paliwowa Stelmach z logo inspirowanym dawnym CPN-em. Wiele takich lokalnych stacji padło w ostatnich latach, bo nie było w stanie dostosować się do nowych europejskich norm. Zbigniew Stelmach dał radę, bo jego też wspiera bankowa spółdzielnia z Zakrzewa. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie pomógł mi przede wszystkim w rozwoju firmy, a mianowicie w zakupie 4 stacji, które jestem właścicielem, a także w przystosowaniu tych wszystkich stacji do nowych norm europejskich, które pociągnęły za sobą olbrzymie koszty, ponad 1 000 000 zł, i w tym właśnie też pomógł mi Bank Zakrzewski dzięki skredytowaniu tych przedsięwzięć. Także mamy obecnie, jesteśmy przystosowani od ponad 2 lat do tych wszystkich norm. Te stacje, które nie sprostały tym wymaganiom, zostały po prostu zamknięte przez właścicieli, bo nie mogły dalej funkcjonować. My akurat tego problemu nie mamy. Wiernym klientem banku jest też rolnik Waldemar Toczek z wybudowania koło Zakrzewa. Ma 35 lat, a sporo już osiągnął. Gospodarzy na 100 hektarach, z czego na połowie jest już uwłaszczony. Dzięki współpracy z bankiem na pewno udało mi się kupić ziemię, skorzystać z programu unijnego na zakup sprzętu rolniczego, gdzie kupiłem ciągnik, opryskiwacz, pług obrotowy, presę, owijarkę. Wykorzystałem całą pulę tych pieniędzy z Unii i to było około 600 tysięcy złotych. Później kupiłem kombajn zbożowy, gdzie skredytowałem z kredytu Młody Rolnik, który kosztował 400 tysięcy. Kupiłem te tutaj silosy oczywiście, gdzie pozwala mi to zmagazynować zboże, które przechowuję, dzięki czemu w porze zimowej jest lepsza cena i wtedy dopiero sprzedaję. Nie mam zaufania do innych banków, bo mój dziadek współpracował z bankiem zakrzewskim, ojciec, no i ja dzisiaj też współpracuję, gdzie widać efekty i zaufanie mam do nich. I wiem, że mnie nie oszukają. Jakbym miał jakieś problemy, to mi pomogą, a nie, że mnie zniszczą. Róża Wielka, koło Wałcza. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna Świt. Gospodaruje na ponad 500 hektarach. Bank w Zakrzewie kredytował pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu. Z SBL-em w Zakrzewie, oddział Wałczów, współpracujemy, ponieważ jest to bank, który bardzo szybko załatwia nasze sprawy, jest rzeczowy i no po prostu układa nam się współpraca z tym bankiem. Ostatnio pożyczył prawie 1 000 000 zł, aby spółdzielnia Świt mogła wykupić na własność dzierżawioną ziemię. Współdziałanie zupełnie jak z czasów banku parcelacyjnego przed 100 laty. Myślę, że większość ludzi wie, skąd bank spółdzielczy w Zakrzewie znalazł się i pojawił. Bank wspomaga nas w bardzo dużych imprezach, w takich imprezach już kalendarzowych, jak chociażby Blues Express, międzynarodowy festiwal bluesowy, który co roku się odbywa w lipcu i teraz jest znowuż 11 lipca Blues Express, gdzie bank wspomaga, wspiera i finansowo, i w różnej innej formie.
Bank wspiera lokalną kulturę, szkoły, koła gospodyń wiejskich, a także klub sportowy Jedność, Chlubę Zakrzewa od czasów założyciela SBL. Bank wiele wyróżnień otrzymał także za działalność charytatywną. Stale współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 w Złotowie. Tu, w przepięknym otoczeniu, rehabilitowane są dzieci z porażeniem mózgowym i innymi niedomaganiami. Do terapii wykorzystywane są egzotyczne alpaki oraz najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny. Dumą ośrodka jest zwłaszcza przyrząd InnaWalk do nauki chodu, kupiony za 200 tysięcy złotych. Który został zakupiony dzięki finansowaniu przez bank SBL Zakrzewo, oddział w Złotowie. Współpraca z bankiem SBL Zakrzewo trwa już 10 lat, tak długo jak istnieje nasz ośrodek. Od samego początku mamy bardzo, bardzo dobrą współpracę, bardzo dobry kontakt. Pomagają nam praktycznie we wszystkich naszych inwestycjach. Obiekt został zakupiony z tych środków, jak też jego modernizacja, rozbudowa. Ta współpraca układa się moim zdaniem doskonale, dlatego też 6 lat temu, kiedy założyliśmy Fundację Złotowianka, jej konto również zostało zarejestrowane właśnie w tym banku, SBL Zakrzewo. Polska tradycja, gdzie masz oko, gdzie masz ucho, a gdzie nos, gdzie masz ręce, gdzie masz nogi, gdzie na głowie rośnie włos. Jak raj wygląda też druga zabajka w Stawnicy koło Zakrzewa. Obok ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych mieści się tu także siedziba Fundacji Słoneczko, założonej przez Zuzannę Pabińską. To druga co do wielkości fundacja w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o wysokość pozyskiwanych kwot z odpisu 1%. W skali roku pomaga 5000 osób. Bo tak, fundacja jest fundacją, ośrodek prowadzi rehabilitację i dlatego tak jak powiedziałam, że no akurat ja jestem tu, bo fundacja tylko pomaga w zbieraniu finansów, a dzieci leczą się w całej Polsce, to są też zbierają na leczenia za granicą, na jakieś operacje za granicą. Pani Zuzanna Pabińska Fundację Słoneczko założyła w 2004 roku za pieniądze ze sprzedaży firmy, którą przejęła po tragicznie zmarłym mężu. Doskonale zna problemy rodziców dzieci niepełnosprawnych, bo sama ma niepełnosprawnego syna. Dlaczego i ona wybrała do prowadzenia rachunków w Fundacji Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie? Dlatego bank w Zakrzewie, bo znałam pana Jerzego Bieluszko, który jest naszym doradcą w ośrodku Zabajka. Jak otwierałam fundację, to pan Jerzy mi w tym pomógł, że akurat w ich banku dostaliśmy wszystko bezpłatnie. Zaufanie, pracowitość i profesjonalizm to chyba klucz do zrozumienia fenomenu stulecia Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie. Podobnie jak fakt, że przez 100 lat ten bank miał tylko 3 szefów. Pierwszym był ksiądz Domański, drugim Bolesław Szudarski, który reaktywował bank w 1961 roku, a trzeci, Wiktor Kass, pełni swoją funkcję od 30 lat. Jak obecny prezes dziś ocenia realizację misji banku wyznaczonej niegdyś przez założyciela? Myślę, że ksiądz Bolesław Domański może być z nas dumny, bo realizujemy jakby założenia banku, które w tym czasie miały umożliwić wykup ziemi Polakom. Nadal możemy, umożliwiamy kredytowanie rolnictwa, małej działalności na tym terenie i to się u nas bardzo dobrze rozwija. Że bardzo dobrze gospodarzy. Raz tyle punktów, ile otworzyli teraz wszędzie. Już mają wszędzie na około
banku otworzony. Do tobie nowy bank postawiony. No z czego? Z dobrej pracy. Prawda pierwsza! Jesteśmy Polakami! Prawda druga! Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Prawda trzecia! Polak, Polakowi razem! Prawda czwarta! To dzień Polak narodowi służy! Prawda piąta! Polska jest matką naszą! Nie wolno mówić o matce źle!